w ostatnich tygodniach była bardzo gorąca dyskusja na temat klubu sportowego Olimpia. Wiele poglądów się tutaj ściera, wiele stanowisk. Ja to szanuję, ponieważ finansowanie sportu od wielu lat budzi różnego rodzaju emocje i tak jest też i w tym przypadku, ale jedno co nas łączy i to jest, myślę, bezdyskusyjne, łączy nas dobro klubu, dobro drużyny, szczególnie w przededniu stulecia Olimpii, które będziemy obchodzili w 2023 roku. Dzisiaj chcieliśmy Państwa poinformować, że wypracowaliśmy kompromis. W dniu dzisiejszym złożę do pana przewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza Łukasza Kowarowskiego wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. W ramach porządku obrad będzie punkt mówiący o zmianie w budżecie, o dokapitalizowaniu spółki akcyjnej Olimpia w wysokości 1 000 000 zł. Jednocześnie zobowiązałem Radę Nadzorczą do zmiany celów zarządczych prezesa. Do końca roku prezes będzie zobowiązany do tego, aby utrzymać co najmniej drugie miejsce w tej rundzie i zwiększyć potencjał sponsorów prywatnych, zwiększyć udział czy liczbę sponsorów prywatnych. Jednocześnie też zobowiązałem się, czy będę chciał nie tylko przyglądać się finansom Olimpii, a tu chciałem jasno powiedzieć, że one zostały w ostatnich latach dość mocno uporządkowane i w tej chwili zupełnie inaczej to funkcjonuje niż w latach poprzednich, ale będę też się przyglądał wynikom sportowym i tym celom sportowym, czy temu celowi, który został tutaj prezesowi postawiony. Jeszcze chciałbym też powiedzieć, dlaczego uważam, że o czym mówiłem od początku, że dla mnie najważniejsze jest klub i jakby funkcjonowanie klubu, zespół, który no w tej chwili akurat jest liderem i myślę, że tak pozostanie, jest liderem tabeli. I dlaczego to nie był czas na zmianę prezesa? Otóż, szanowni Państwo, między jedną rundą a drugą jest zaledwie kilka tygodni, 4 tygodnie. To jest czas, kiedy trzeba skompletować zespół, kiedy trzeba zgromadzić wszelkiego rodzaju licencje. I z moich doświadczeń z poprzednich lat zmiana w tym czasie prezesa jest bardzo kłopotliwa, więc bardzo trudna, bowiem może to zachwiać i budowaniem zespołu, ale także i uzyskanie właśnie niezbędnych licencji. Dlatego uznałem, że jest to bardzo zły czas na odwoływanie prezesa. Też to, co mówiłem od początku, nie wszystkie rzeczy mi się podobają w klubie. Nie będę do tego wracał. Wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem. Ale dobro klubu, także utrzymanie co najmniej w trzeciej lidze zespołu jest dla mnie kluczowe. Chciałbym też jasno powiedzieć i zdementować pewne pogłoski, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, że klub może funkcjonować w trzeciej lidze jako stowarzyszenie. Otóż nie może, ponieważ przepisy tego go uniemożliwiają, czyli nie ma możliwości przepisania licencji ze spółki akcyjnej na stowarzyszenie, czyli żeby na przykład obniżyć koszty funkcjonowania. I myślę, że to jest najważniejsze, co dzisiaj chcieliśmy Państwu przekazać. Jednocześnie chciałbym poinformować, że w budżecie zaproponuję też inne zmiany, między innymi dokapitalizowanie GKM-u kwotą 1 000 000 zł. Po analizie sytuacji w spółce wzrastają także koszty funkcjonowania tej spółki, co nie jest niczym odkrywczym w dzisiejszych czasach i chcielibyśmy, aby na tej jednej sesji nadzwyczajnej, która prawdopodobnie odbędzie się 21 w środę, tradycyjnie w godzinach popołudniowych, jakby kompleksowo podejść do finansowania spółek sportowych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, sezon piłkarski 2021-2022, który zakończył się w czerwcu, był wyjątkowo nieudany dla piłkarzy Olimpii Grudziądz. Drugie miejsce, które zajęli nasi piłkarze, radni Koalicji Obywatelskiej, ale myślę także, że wszyscy Państwo, którzy tu jesteśmy, uznaliśmy za porażkę. Dlatego też radni Koalicji Obywatelskiej od samego początku w
swoich wystąpieniach publicznych, w swoich wszelkiego rodzaju informacjach, które pojawiały się w tejże przestrzeni, stali na stanowisku tego, że temu klubowi należy się zmiana głównodowodzącego, czyli zmiana prezesa. Dlaczego? Dlatego, że temu klubowi należy się inne spojrzenie, świeższe spojrzenie i danie szansy, aby ten klub wrócił na mapę piłkarską co najmniej drugiej ligi, żeby nie powiedzieć pierwszej ligi. Dlatego radni Koalicji Obywatelskiej stali i chcę podkreślić, nadal stoją na stanowisku, że powinno dojść do zmiany prezesa klubu. No jakby historycznie. Natomiast, drodzy Państwo, decyzje personalne, i my sobie absolutnie z tego doskonale zdajemy sprawę, i chyba wszyscy także, że leżą w gestii pana prezydenta. Radni mogą sugerować, mogą apelować, ale to i tak wykonawcą ostatecznie podjęcie jakby suwerennej decyzji leży po stronie pana prezydenta. To jakby jeszcze historycznie. Szanowni Państwo, Olimpia Grudziądz w roku przyszłym obchodzić będzie stulecie istnienia klubu. Ta wielka sportowa rodzina Olimpii, której częścią są trzecioligowi piłkarze, to także odpowiedzialność. Odpowiedzialność, która spoczywa na radnych, a odpowiedzialność w naszej ocenie radnych Koalicji Obywatelskiej to podejmowanie mądrych decyzji, a Olimpii, drużynie, potrzebna jest dzisiaj ta mądra decyzja. Stąd też od dłuższego czasu zdecydowaliśmy się na podjęcie rozmów z panem prezydentem w celu wypracowania takiego stanowiska, aby drużyna Olimpii Grudziądz mogła spokojnie grać w piłkę nożną dla tych osób, którym leży na sercu jej dobro. Drodzy Państwo, zaproponowaliśmy panu prezydentowi, aby zmienić cele zarządcze. Dotychczas one funkcjonowały w tak zwanym roku obrachunkowym przez 12 miesięcy. Nasza propozycja, która spotkała się z akceptacją pana prezydenta, była następująca. O tym mówił przed chwileczką pan prezydent. Cel zarządczy na koniec rundy jesiennej. Minimum zajęcie drugiego miejsca. Ja dopowiem jeszcze, panie prezydencie, tak, ze stratą maksymalnie 4 punktów do lidera. Myślę, że jest to uczciwe podejście do tego, biorąc, szanowni państwo, pod uwagę, że drużyna jest w trakcie rozgrywek. To jest środek rundy jesiennej i rzeczywiście zgadzamy się także z tym, że być może rewolucja w postaci akurat w tym momencie wymiany prezesa mogłaby wpłynąć negatywnie. Nie chcemy spotkać się z zarzutami kibiców i osób, które chodzą na piłkę nożną, że dzisiaj ten system miałby zostać zburzony. Dlatego zmiana celów zarządczych i oczekujemy, że ten cel zarządczy zostanie zrealizowany przez pana prezesa Asenskiego. My mówimy tutaj o buforze drugiego miejsca i tych 4 punktów straty, ale my oczekujemy, że będzie to pierwsze miejsce po rundzie jesiennej i nie będzie z tym żadnych problemów. Oczywiście liczymy także na to i na taką pewnego rodzaju konsekwencję ze strony pana prezydenta, że jeżeli ten cel zarządczy został zredukowany do 6 miesięcy i nie zostanie on spełniony, to prezes tego klubu złoży rezygnację, czy też zostanie odwołany. Ale drodzy państwo, dzisiaj ponad wszelkiego rodzaju podziałami działamy wspólnie ku dobru tego klubu. Chcemy, aby ten klub odzyskał swoje miejsce na mapie piłkarskiej, jak powiedziałem, drugiej, jak nie pierwszej ligi. I myślę, że jest to dobra decyzja, świadoma decyzja. Chcę podkreślić, czy też wyprzedzić jakieś państwa pytania, że do niedawna jeszcze radni Koalicji Obywatelskiej spotykali się ze stanowiskiem takim. Bardzo dobrze mówicie, że należy zmienić prezesa klubu. Dzisiaj, szanowni państwo, optyka tych osób, które rozmawiają z nami, zmienia się. Dajcie szansę temu klubowi. A więc, drodzy państwo, to pokazuje, że są osoby, które starają się wyciągnąć ten złoty, dobry środek, który da szansę temu klubowi, aby mógł dokończyć tę rundę i po tej rundzie jesiennej rozliczyć pana prezesa. Dziękuję. 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 Proszę o pytania. Szanowni państwo, najlepszym sposobem w naszej ocenie przekazywania czy wspierania klubów sportowych ze środków publicznych jest przekazywanie tych środków za pośrednictwem budżetu miasta. Tak mówiliśmy w poprzedniej kadencji, we wcześniejszych kadencjach, także pan prezydent, wówczas jeszcze radny Glamowski mówił, tak mówiliśmy my. I tutaj nasze stanowisko i pana prezydenta stanowisko w tej materii się nie zmieniło. Dlatego bardzo zależy nam na tym, żeby środki były na wsparcie Olimpii przekazywane za pośrednictwem budżetu miasta. Dzięki projektowi uchwały, który złoży pan prezydent, tak się właśnie stanie.
Jednakże my mówimy, że Olimpia potrzebuje stabilizacji finansowej i tą stabilizację uważamy, że powinna mieć zapewniona również w kolejnych latach funkcjonowania klubu. I ta stabilizacja finansowa powinna być zapewniona na kolejny rok obrachunkowy, dlatego liczymy, że w kolejnym roku obrachunkowym, na początku roku obrachunkowego, czyli najpóźniej na początku lipca czy do końca czerwca, pan prezydent zaproponuje takie zmiany, aby kolejna runda czy kolejne rozgrywki w kolejnym roku mogły być prowadzone już, czy przygotowania do tych rozgrywek mogły być prowadzone już w oparciu o budżet, którym spółka będzie dysponowała. Dlatego tutaj ten nasz postulat o stabilizację finansową Olimpii przynajmniej do końca tego roku jest zagwarantowany dzięki zmianom w budżecie. Kolejnym naszym postulatem było to, że Olimpia potrzebuje prezesa, który poprowadzi ją do zwycięstwa. Straciliśmy zaufanie do pana prezesa Asenskiego, tutaj nie ulega to wątpliwości. Uważaliśmy i uważamy nadal, że zmiany kadrowe mogły nastąpić w czerwcu, jednakże takie zmiany nie nastąpiły. Dlatego cieszymy się bardzo, że udało się tutaj z panem prezydentem osiągnąć taki kompromis, iż cel zarządczy został postawiony w pewnym sensie do końca roku. Jeżeli nie będzie awansu, znaczy inaczej, nie będzie awansu, jeżeli nie będzie cel ten zrealizowany, czyli nie będzie Olimpia na drugim miejscu, na najgorszym drugim miejscu, tak, i przewaga pomiędzy liderem a Olimpią nie będzie czteropunktowa, no to pan prezydent podejmie stosowne działania w tym zakresie. Taką gwarancję nam tutaj pan prezydent złożył i z takiej gwarancji na pewno pan prezydent się nie wycofa, ponieważ te słowa już padły publicznie. To jest kolejna kwestia i też chciałbym zaznaczyć, że ważnym dla nas, i cieszymy się, że pan prezydent też w tym kierunku idzie, jest to, aby miasto nie miało tylko i wyłącznie nadzoru finansowego nad klubem, ale też nadzór nad realizacją celów sportowych, bo te cele sportowe są stawiane, były do tej pory stawiane i jak wiem, pan prezydent nadal zamierza stawiać je w ramach celów zarządczych. Dlatego cieszymy się, że pan prezydent zamierza podjąć działania zmierzające do tego, aby kontrolować spółkę nie tylko w obszarze finansów, ale także w obszarze sportowym. Także cieszymy się, że udało się osiągnąć ten kompromis. Ten kompromis jest ważny, bo on gwarantuje dalsze funkcjonowanie klubu sportowego Olimpia. Państwo wielokrotnie mówili, że zgodzą się na dokapitalizowanie pod warunkiem, że prezes będzie zmieniony. Prezes zostaje, państwo się na dokapitalizowanie zgadzają i tak naprawdę wydaje mi się, że ta decyzja państwa już za bardzo wielkiego znaczenia nie ma, bo jakbyśmy przeliczyli głosy w Radzie i deklaracje radnych, które są jakby jasne, to nawet jakby państwo się na nadzwyczajnej sesji nie zgodzili na dokapitalizowanie, to uchwała prezydenta i tak by przeszła, więc co to zmienia? A skąd pewność? Znaczy, właśnie nie mamy takiej pewności, mamy czy uchwała by przeszła. My też wielokrotnie liczyliśmy, że wynik głosowania nad różnymi uchwałami, także ważnymi uchwałami dla miasta, będzie zupełnie inny, a życie pokazało zupełnie co innego, gdyż radni, którzy deklarowali wsparcie, chociażby w różnych innych obszarach funkcjonowania miasta, później podczas głosowania z tego wsparcia się wycofywali. Uchwała przechodziła właśnie dzięki radnym Koalicji Obywatelskiej i radnym SOG-u. Także takiej gwarancji, pani redaktor, nikt dzisiaj nie ma. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, nasze stanowisko się nie zmieniło. My uważamy, że prezes Olimpii, przynajmniej do tej pory, nie radzi sobie z funkcjonowaniem klubu. Zmiany personalne nie zaistniały. My na te zmiany nie mamy wpływu tak naprawdę, bo nie możemy podjąć uchwały o zmianie prezesa zarządu. Ale możemy tutaj rozmawiać i w pewnym sensie zachęcać pana prezydenta do innego sposobu formułowania celów zarządczych. I to udało nam się osiągnąć we współpracy z panem prezydentem. Cel zarządczy został postawiony do końca roku kalendarzowego. Czyli jeżeli do rundy jesiennej, w rundzie jesiennej nie zostaną osiągnięte konkretne założenia, które pan prezydent i Rada Miejska w pewnym sensie też, no bo wspieramy w tym zakresie pana prezydenta, postawi przed prezesem, no to wtedy te zmiany nastąpią. Także to jest tutaj kompromis. My mamy 7 radnych, tak jak wielokrotnie państwu powtarzaliśmy. W 7, licząc, że 23 radnych jest w Radzie Miejskiej, niewiele zwojujemy. Dlatego musimy z panem prezydentem rozmawiać i z innymi klubami radnych i osiągać kompromisy i podejmować najlepsze z możliwych dla miasta i mieszkańców decyzje. I taka decyzja przez radnych Koalicji Obywatelskiej została podjęta. Jeszcze o odpowiedzialności, bo państwo już mówili o odpowiedzialności, że najpierw wszyscy z państwem zgadzali, że prezes musi być zmieniony, bo to nie w tym kierunku idzie. Później nagle były głosy, że dlaczego nie jesteście odpowiedzialni, w przyszłym roku jest to stulecie Olimpii. Stulecie Olimpii wiadomo, że będzie w przyszłym roku i to było wiadomo od dawna i państwo też o tym wiedzieli. Panie redaktor, ja tylko jeszcze odniosę się do tego, co pani wcześniej powiedziała odnośnie tego pewnika, że ten projekt uchwały miałby przejść. Ja nie wiem, skąd pani ma informację, że na przykład radni
radni Prawa i Sprawiedliwości, czy też radni Sojuszu Obywatelskiej Gruziąc. A wczoraj też sesja jest taką, takim miejscem, gdzie decyzje zmieniają się z minuty na minutę. Ja przypomnę, rok 2013. Nie, akurat tu z Państwem się nie zgadzam. Przypomnę rok 2013, kiedy to powoływano sportowe spółki akcyjne GKM i Olimpia Grudziądz i to głosami radnych Koalicji Obywatelskiej obie spółki zostały powołane. Przypomnę, wtedy radni Prawa i Sprawiedliwości już wtedy mówili o tym, żeby nie powoływać takich spółek. Drodzy Państwo, każde planowanie budżetu na kolejny rok było torpedowane przez radnych z Prawa i Sprawiedliwości, a tam znajdowało się dokapitalizowanie. Więc dzisiaj możemy również w ciemno przypuszczać, że radni Prawa i Sprawiedliwości wcale niekoniecznie będą za tym, aby dokapitalizować spółkę. To jakby ta kwestia. Natomiast odpowiedzialność, pani redaktor, to sztuka podejmowania mądrych decyzji. Naszym zdaniem mądrą decyzją byłoby w czerwcu odwołanie prezesa Asyńskiego. Fakt jest faktem. Postawiliśmy i tym się różnimy. I różnimy się do dnia dzisiejszego. I to podkreślamy cały czas. We wszystkich naszych oświadczeniach mówiliśmy: prezes Asyński musi odejść, będą pieniądze. Natomiast podkreślam jeszcze raz, radni nie mają takiej sprawczej mocy, aby tego prezesa odwołać. Decyzję podejmuje pan prezydent. Czy nam się to podoba, czy też nie. Ale natomiast radni nie mają chcemy moc sprawczą podniesienia nie ręki za dokapitalizowania dzisiaj, albo nie. Szanowne panie, dzisiaj, jeżeli... Tak, my się z tym zgadzamy, ale dzisiaj stanęliśmy, my jako radni, niejako lekko pod ścianą. Nie chcemy dołożyć ręki do tego, nie wiedząc, jak zagłosują radni Prawa i Sprawiedliwości, no chyba, że panie nam przeniosą dzisiaj wydruk z głosowania, to wtedy rzeczywiście tak postawimy się, tak? Natomiast oni też w większości deklarują oficjalnie nawet w rozmowach z nami, także ja nie mówię, że to będzie 100%, ale jakby ktoś... Odpowiem przewrotnie, zagłosujemy przeciw. Minutę po tej sesji będziecie Państwo kreować nas na grabarzy Olimpii. Nie uważacie, że ta Wasza w tej chwili decyzja i zachowanie to jest w pewnym sensie kompromitacja? Bo prezydent postawił Was w szeregu i pokazał Wam Wasze miejsce. Nie. Swoją decyzją, bo sama zmiana celów zarządczych, nie wiem, czy znacie umowy dla zarządów. Cel zarządczy mówi tylko o tym, że jak ktoś go nie zrealizuje, nie dostanie premii. Tak, ale oprócz tego mamy konkretną... jest konkretna deklaracja. Jeszcze raz wrócę do tego... Nie trzeba zmieniać celu zarządczy. Prezydent deklaruje z Wami w rozmowie, że go odwoła i koniec. Nie trzeba nic zmieniać. Ale jest to prawnie uregulowane. Ale szanowni Państwo, padła deklaracja ze strony pana prezydenta. Pan prezydent przyjął naszą propozycję skrócenia tego celu zarządczego do pół roku. Ja przypomnę panu redaktorowi, myśmy w czerwcu ubiegłego roku rozmawiali na ten temat i ja wtedy już sugerowałem, aby takie cele zostały, w pana materiale było to nawet, maksymalnie drugie miejsce ze stratą iluś tam punktów. I dzisiaj, biorąc pod uwagę, że pan prezydent zdecydował o nieodwołaniu pana prezesa, my bierzemy odpowiedzialność za klub, nie za pana prezesa. Radni Koalicji Obywatelskiej biorą odpowiedzialność za klub i za rozmowy z kibicami i z osobami, które chciałyby, aby ten klub funkcjonował. Drodzy Państwo, dzisiaj nie wiemy, jak zachowa się PiS i jak zachowa się SOK. Dzisiaj, jeżeli nie, radni Koalicji Obywatelskiej nie podniosą ręki za dokapitalizowaniem, to tej kroplówki Olimpia Grudziądz nie dostanie w postaci dokapitalizowania i przecież to jest chyba jest dla Was oczywiste, że rok 2023 będzie bez drużyny w trzeciej lidze. Ale bo ten klub ogłosi upadłość. Ale zaskakujące jest Wasza zmiana decyzji. Nie wiem, co Wam prezydent obiecał oprócz tego, że nagle zmieniliście decyzję. Bo szanowni Państwo, prezydent nic nie obiecał. Szanowni Państwo, prezydent obiecał to, że będzie... Obiecał Pan prezydent nam to, że będzie podejmował decyzje personalne, jeżeli Olimpia do końca rundy jesiennej nie zajmie oczekiwanego przez nas miejsca. Także tutaj się z panem prezydentem zgadzamy. Szanowni Państwo, oczywiście może Państwo oczekujecie od nas tego, abyśmy szli w zaparte i powiedzieli nie zgadzamy się na żadne kompromisy. To jest kwestia odpowiedzialności za słowo i wiarygodność. Tak, ale oczywiście, ale również za miasto i za funkcjonowanie klubu. Więc nic się nie zmieniło w sytuacji klubu. Kapitalizowaniem, to klub może dokładnie, przestać działać. Dokładnie, ale od samego początku stawialiśmy
stawialiśmy od samego początku stawialiśmy oddzielnie prezesa i oddzielnie klub. Tak było w październiku 2021 roku, tak jest we wrześniu 2022 roku. Nic w tym zakresie się nie zmieniło. Dlatego tak samo, jak mówiliśmy wcześniej, lata i nawet w kadencję wcześniej, że tak, dajemy środki z budżetu miasta na funkcjonowanie Olimpii, tak samo mówimy teraz. Tak jak mówiliśmy, że prezes nam się nie podoba i oczekujemy, żeby Olimpia awansowała do pierwszej ligi docelowo, tak mówimy teraz. Tu się nic nie zmieniło. Jeżeli pan prezydent wyszedł z propozycją, słuchajcie, dla dobra miasta, dla dobra funkcjonowania klubu musimy podjąć konkretne decyzje. Ja się tutaj deklaruję, że zmienię cele zarządcze, sprostam waszym oczekiwaniom, że tak powiem, i zmienię te cele zarządcze i będę oczekiwał od prezesa, aby zrealizował je do końca roku kalendarzowego, no to my się tutaj po naradach, że tak powiem, wewnątrz klubu zgadzamy z panem prezydentem, że w taki sposób możemy dalej zapewnić funkcjonowanie Olimpii. I co ważne też, pan prezydent tutaj podszedł pozytywnie do naszego wniosku o to, żeby zapewnić Olimpii nie tylko nadzór finansowy, ale także nadzór sportowy. I to jest też argument przemawiający za tym, że jeżeli nawet prezes nie zrealizuje celów zarządczych do końca roku, to w rundzie wiosennej będzie już nowy prezes, tak tutaj wynika z deklaracji pana prezydenta, i wówczas będziemy mogli odbudować tę sytuację, aby klub awansował do drugiej ligi. Tak jak teraz mówią, jeżeli cele nie zostaną te, które państwo postawili do końca roku zrealizowane, to pan zwalnia prezesa czy nie? Tak, tak jak powiedziałem, to jest zupełnie inna sytuacja, dlatego że pomiędzy rundą jesienną a wiosenną mamy kilka miesięcy. Runda jesienna kończy się bodajże w połowie listopada, mamy cały grudzień, nie styczeń, luty, nie pamiętam w tej chwili, ale albo w końcówce lutego, czy na początku marca ta runda rusza, a więc mamy czas, rozsądny czas na podjęcie takich decyzji. Ja się czuję też odpowiedzialny jako pewien menadżer i naprawdę, proszę mi wierzyć, odwoływanie prezesa między akurat w ciągu 4 tygodni i szukanie kogoś szybko w czasie, kiedy mówię, to powtórzę, ale trzeba skompletować drużynę, trzeba zapewnić trenera, trzeba też zapewnić jakieś tam podpisać kontrakty, licencje. No nie jest odpowiedzialne w mojej ocenie. Tutaj się różnimy. W mojej ocenie to jest bardzo, bardzo ruchnie odpowiedzialne. Tak jak powiedziałem, w swojej kadencji już tego typu doświadczenie miałem, właśnie negatywne. Nie będę powtarzał błędów. I uważam, że rzeczywiście postawienie jasnych celów zarządczych, także tych sportowych. Wiadomo, że sport jest sportem i różnie tutaj się toczy. Sytuacje są często nie do przewidzenia. Niemniej rzeczywiście personalnie za to powinien odpowiadać prezes i to, co powiedziałem, jeżeli nie realizuje tych celów zarządczych, głównie związanych właśnie z tymi celami sportowymi, bo mamy ambicje, żeby drużyna awansowała do drugiej ligi. Myślę, że nie byłoby w ogóle tej dyskusji, tych wątpliwości, gdyby drużyna grała w drugiej lidze, a przecież tutaj niewiele brakowało. Przypomnę, że o tym zaważył ostatni mecz tak naprawdę Olimpii, bo cały czas była na pierwszym miejscu, więc myślę, że dla dobra zespołu, a jeszcze w kontekście stulecia Olimpii, te decyzje, ten kompromis, który wypracowaliśmy, jest rozsądny. Dziękuję. Prezes deklarował, że potrzebuje mniej więcej 1 300 000. Ale to już powiedziałem, dlatego że też w celach zarządczych Rada Nadzorcza zobowiąże prezesa do większej aktywności, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, powiedzmy, prywatnych. Wiadomo, że czasy są trudne i też tutaj nie należy oczekiwać cudów, co nie znaczy, że nie należy o to zabiegać, bo rzeczywiście chcielibyśmy to proporcje odwrócić, aby więcej środków płynęło od sponsorów prywatnych firm, a mniej z budżetu miasta. Dlatego stąd to dokapitalizowanie nie jest w wysokości 1 200 000, 1 300 000, tylko 1 000 000. Dziękuję.